Witajcie moi drodzy, na Instagramie Stajni Iskra zadaliście pytanie do naszego szkoleniowca Janka Kamińskiego, na które właśnie nam odpowie. Panie Janku, pytanie od naszych oglądających. Jaka jest Twoja jedna najważniejsza rada dla każdego jeźdźca lub posiadacza konia? Przede wszystkim spędzać z nim jak najwięcej czasu, nie tylko podczas treningu, ale po prostu czasu takiego, żebyście się zaprzyjaźnili, żebyście nawiązali z tobą jakąś więź. Wychodzić z nim na trawę, chodzić z nim do lasu, na spacery, wszędzie gdzie się da, jak najwięcej czasu razem, bo im więcej czasu razem spędzicie, tym potem to lepiej zaprocentuje podczas treningu i taki koń, który lubi swojego właściciela, będzie wybaczał mu błędy, a wszyscy popełniamy błędy, więc dla mnie zawsze jak przychodzą do mnie nowi jeźdźcy z nowymi końmi na przykład, to zawsze im sugeruję, żeby poświęcili, zresztą jest warto więcej czasu poświęcić poza treningiem dla tego konia niż podczas treningu. I drugie pytanie to, co skłoniło Pana do pójścia w taki sport, czyli WKKW? Myślę, że zacząłem jeździć WKKW, dlatego że miałem ten przywilej i szczęście, że trenowałem w stajni, gdzie był Pan Piotr Piasecki i był jeszcze w swoim szczytowym momencie, szykował się wtedy na igrzyska do Aten, które finalnie nie pojechał, ale wtedy już zobaczyłem, jak wygląda ten wielki sport i będąc małym chłopcem, ja już wiedziałem, co chcę robić i to była bardzo prosta decyzja. Ja nigdy nie zakładałem czegokolwiek innego w swoim życiu, a wybrałem tą dyscyplinę dlatego, że jak się raz zacznie jeździć w WKKW, to potem jest bardzo ciężko przestać. I zdarzały mi się momenty, kiedy zastanawiałem, czy się nie przerzucić, wiadomo, na skoki, które są na pewno dyscypliną, gdzie jest trochę łatwiej się żyje, jest troszkę mniej pracy takiej na co dzień z tymi końmi. Ale jak się raz zaczęło jeździć, to już się nie przestaje. Okej. Kolejne pytanie to, jaki był albo jest Twój koń życia? Myślę, że albo mam nadzieję, że on ciągle jest przede mną, ale takim koniem na razie dzisiaj dla mnie najważniejszym na pewno jest Senior. Przeżyłem z nim swoją dotychczasową taką przygodę największą, bo zdobyłem wszystkie medale mistrzostw Polski, które się da, zdobyłem nim. Więc to było dla mnie na pewno wielkie, wielkie wyróżnienie. I to jest koń, który on nie miał nigdy możliwości na ten najwyższy poziom, ale miał i ma dalej, bo na szczęście jeszcze ciągle funkcjonuje. Ma wielkie serce i on po prostu kocha startować, on kocha zawody i to jest jego olbrzymia, olbrzymia pasja i on bardzo, bardzo się cieszył, jeżeli wyjeżdżał ze mną na zawody. I to był taki koń, z którym nawiązałem chyba taką największą więź, bo to był najinteligentniejszy koń, z jakim kiedykolwiek miałem w ogóle do czynienia ze wszystkich koni, jakie znam. A teraz mam kolejny, no i jakoś tam Jart jest na pewno koniem mojego życia, bo pojechałem nim na igrzyska i to na pewno jest tak, że z tym koniem przeżyłem bardzo dużo, ale mamy zupełnie inną relację z Jartem niż miałem z Seniorem, bo już dzisiaj ja jestem innym miejscem niż byłem jeżdżąc z Seniora, jak jeździłem na Seniorze. To ja go prosiłem, żebyśmy jakoś dojechali do końca, a dzisiaj to już ja jestem odpowiedzialny za to, żeby dojechać bezpiecznie i taka jest nasza relacja. Jak ocenia Pan nasz ośrodek i przygotowanie pod kątem takiego szkolenia licencyjnego, które zorganizowaliśmy? Bardzo mi się podobają warunki, w jakich pracuję, jestem super zadowolony, nie mógłbym sobie nic więcej wymarzyć, mam bardzo komfortową halę, zaplecze przeszkód, wszystko jest zapewnione to co potrzebuję. Bardzo fajna też się zebrała grupa ludzi. Mam wrażenie, że wszyscy są zainteresowani tym, żeby słuchać i tym, żeby się rozwijać. I to jest najważniejsze, bo oczywiście to jest tak, że jest super, jeżeli to jest interakcja i ja jestem tutaj tylko po to, żeby jakoś przekazywać swoją wiedzę i jakieś wskazówki, ale to tylko działa, jeżeli jest interakcja. Jeżeli ja bym tylko opowiadał, a nikt by nie był tym zainteresowany, to by było to ciężkie, a tutaj jest fajnie, bo rzeczywiście jest bardzo bardzo żywo na tych treningach, to mi się bardzo podoba, że rozmawiamy i ludzie nie boją się zadawać pytań, to jest super i te treningi też są bardzo zróżnicowane, to też jest ekstra, bo fajne jest właśnie to, że można pokazać pracę z takim koniem świeżym, z koniem bardziej doświadczonym i myślę, że to jest też fajne, więc ja jestem jako szkoleniowiec tutaj w bardzo komfortowych warunkach. Moi drodzy, wiem, że byliście żywo zainteresowani, jak będzie wyglądało to szkolenie, więc ja Was zapraszam w tym tygodniu na vlog ze szkolenia. Będą dwie części ze szkolenia właśnie z Panem Jankiem. Będziemy pokazywać wszystkich jeźdźców, którzy brali udział i jak wyglądały zadania, które były postawione przez Janka. I dziękuję Wam, że oglądacie i zapraszamy Was na kolejną edycję szkoleń licencyjnych, właśnie takich zgrupowań z Jankiem w 2023. Pozdrawiam.